powiedział, że ludzie to ptaki, którym ktoś jedno skrzydło odkręcił. To już tak naturalnie wyszło i myślę, że tak pozostanie, że zawsze będzie koordynowało działania wokół tego święta, ale to jedna wielka przyjemność. Mamy wielu przyjaciół, którzy angażują się w realizację Metropolitalnego Święta Rodziny. 17 raz. To pokazuje, że to święto jest takim naturalnym elementem życia naszych miast. Pokazujemy to, co robimy, ale chcemy też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszych rodzin i chcemy z jednej strony się wsłuchiwać, z drugiej strony realizować zadania, na które czekają, ale to, co najważniejsze, chcemy być razem i razem głośno chcemy mówić, jak ważna jest rodzina. Metropolitalne Święto Rodziny wypromowało ideę powstania w ogóle metropolii, bo to jest coś niesamowitego i skupianie się właśnie na tematach związanych z rodziną, to jest tak istotne, bo przecież metropolia to rodziny, a rzeczywiście hasło, które dzisiaj jest rodzina fundamentem człowieczeństwa, to jest właśnie istota, bo tym jesteśmy, co wynosimy z rodziny, czyli wszystkie wartości, które nam towarzyszą w życiu, to właśnie przede wszystkim z rodziny wynosimy. Rodzina jest niezwykle ważna dla rozwoju indywidualnego, bo tam przecież się rodzimy, tam kształtują się nasze charaktery, tam powstają też nasze osobowości, tam uczymy się rozwijać, jeśli chodzi o nasze moce, umiejętności, sprawczości, ale tam też uczymy się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które praktycznie napotykamy w naszym rozwoju. Dlatego ważne jest, abyśmy mocno zwracali uwagę na to, co dzieje się w tej podstawowej komórce społecznej, bo ona ma niewątpliwy wpływ na rozwój całego społeczeństwa. Dobrze, że to święto to nie jest jakaś wyprawa na księżyc, to znaczy rzecz, która się zdarzy jeden dzień czy przez kilkanaście dni i potem pustka. Ono właściwie pokazuje to, co się dzieje na co dzień w instytucjach świeckich i kościelnych, a czego celem jest pomaganie rodzinie, która ewidentnie pomocy wymaga, ponieważ jest bardzo osłabiona dzisiaj. Więc dobrze, że jest taka inicjatywa. Dobrze też, że ta tegoroczna edycja jest skoncentrowana na czymś bardzo fundamentalnym, czyli na człowieczeństwie. Jaki będzie człowiek, na ile on będzie dojrzały, jak będzie ukształtowany, jaki będzie miał system wartości. No takie będą rodziny. Tej małej rodzinie, naszej rodzinie, chcemy poświęcić trochę miejsca i uwagi, ale ta mała rodzina pewnie będzie budowała silne, nasze, duże, metropolitalne rodziny.